Hej, cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Ojojojku, cześć. To jest akurat film bardzo specjalny, ponieważ jest tutaj mój chłopak Mateusz. Cześć, Mateusz. I tak, cicho bądź. Mateusz już się pojawi na moich vlogach, więc mogliście go zobaczyć. Ale tak oficjalnie dobra. Mój chłopak. Jak chcecie zobaczyć vlogi, to tutaj kliknijcie, tu vloga. To jest Mateusz, mój chłopak. Mieszka ze mną, jest operatorem, jest montażystą, kamerzystą, jest producentem i on wszystko robi, żeby wyglądało to tak, jak to wygląda, więc brawa! Tak czy inaczej, jak widzicie po tytule, dzisiaj Mateusz robi mi makijaż. To nie jest ważne, że jest chyba 22. Dzisiaj Mateusz robi mi makijaż i przed sobą mamy moje kosmetyki ulubione. Halo? I takich, których nie używam. Więc Mateusz dzisiaj będzie robił mi makijaż i zobaczymy, jak mu pójdzie, więc przekonajcie się sami, bo sama się boję. Jeżeli dobijemy do 10 tysięcy łapek, to na pewno pójdzie super! Oj, ty głupolu. Nie, czemu bladę, cholipka! Cholipka? Dobrze, zmieniamy kadr i zaczynamy. Nie, od początku nagrywamy, bo nie włączyliśmy lampy. Cześć wszystkim, to jest mój tutorial. Jak umalować swoją dziewczynę na imprezę, kiedy idzie bez ciebie. As they shot it up with glee. Mimo makijażu Mateusz zaczyna. Od czego zaczyna się makijaż? Od podkładu. To weź podkład. Chociaż ewentualnie powinienem ci chyba nakremować buźkę. To omijmy kremowanie, tylko zacznijmy od podkładu. Tak, mamy taką gąbeczkę, już widziałem wielokrotnie Adę. To jest szczotka. To nie tak, jest to jest rzeczywiście, ja wam może pokażę, widziałem takie blogerki, które tak robiły. I teraz wezmę podkład, to jest ten, czy inny mam wziąć? Używaj. Czego chcesz? Dałam ci kilku. Możesz używać czego chcesz. Mogę użyć paru na raz? Mam świetny pomysł, bo widzę, że on jest bardzo jasny, ale widzę jeszcze jaśniejszy podkładzik. To musisz sobie, daj mi na rączkę. Musisz mi go, wiesz, tak na rączkę. Ja tak robię, nie wiem czy założyć, zresztą uwaloną rękę z tej strony. Pokaż to. No mam. A co ja zawsze używam na pędzel, żeby się nie wchłaniało? Wody. No, jakie wody? Czego zawsze używam? No i co to jest? Co to jest? Różane! No, woda różana. Ale wiesz to, bo to ja mi jest bardzo niewygodnie, ja coś tak wtedy wejdę. Całe opakowanie, czemu nie? Jak całe? Wiesz co, jest taki patent, gdzie się robi kapkę. Kapkę tu, kapkę tu. No to się ubrać, śmiało. Widzę się w odbiciu. Znaczy ten w kamerce i powiem ci, że napowiem ci. Wygląda prawie jak Japonka jakaś. Tak, w tę stronę idziemy właśnie. Chcesz mi zrobić na Aiko? Ogólnie Mateusz bardzo jest zafascynowany postacią Aiko. Więc myślę, że Mateusz będzie dążył w tą stronę właśnie, żebym wyglądała tak jak ona. Bo zakochał się w niej kiedyś. No, nawet nieraz oglądając płakałem. Rzewnie. Rozsmaruj to do końca, tak jak uważasz. Nie, to jest twój makijaż. Dobra, okej. Ty dzisiaj robisz co chcesz. A masz takie kreski na sobie, takie widać, jakbym cię w pędzlem malował. Bo wziąłeś pędzel, którym... A, czyli biorę to teraz. Nie, to jest do pudru. Dobra. Weź sobie gąbeczkę taką. O, wiem którą, to? Nie. Gdzie? Masz kilka gąbeczek. A, to jest gąbeczka, jest, myślę, że to jakiś kawałek, nie wiem, zakrętki. Jestem już piękna? Zawsze jesteś piękna. No jejku. Co teraz? I... Czy mam zakryte wszystkie niedoskonałości? Korektor.
to nie jest korektor. Nutujący fluid. Ciemniejszy jest. A to tak sobie pykasz i będzie rozsmaruj się. Lepiej? No i tak nic nie było widać. Teraz? Nie wiem. Co jeszcze z moją twarzą? A, dobra. Worek mam przenieść, tak? Rozumiem, momencie... chcesz spać dzisiaj na kanapie. W wannie na przykład może. Spałem ostatnio w wannie, po imprezie było fajnie. Polecam serdecznie. Wanna kocyk jest super. Bronzer. Bronzer. Różer. Różer. Dobrze, no to szukaj różera albo bronzera. Nie, to wszystko wygląda tak samo, Ada. To Mateusz, profesjonalista. Proszę. Ale tym się nie da nic robić, Ada. Twoja mina na rybkę. Dawaj. Ojejku, jak się zarumieniłaś od razu. Brwi. Teraz zajmiemy się brwiami. Do podmalowania brwi wykorzystamy to nie to. Przepraszam, potrzebuję eyeliner. Tak, moi drodzy, do podmalowania brwi wykorzystamy eyeliner. Mega fajne, polecam. Jesteś na to gotowa, Ada? Nie, nikt nie widzi. Wszystko... Ojejku! Nie ruszaj się! Ładne czarne brwi, o co ci chodzi? Intensywna czy... Nie ruszaj się! Czego dziś mnie? Z siebie. Poprawiłbym trochę róż. Zgadzają mi się te policzki. Super ansko. Oj, nie, nie, nie! Czemu? To się zgarnia, wiesz, tutaj do środeczka, bo to jest, no... Proszę zamknąć oczy. Otwórz te oczy. Proszę zamknąć oczy. Otwórz te oczy. No zamknij te oczy, co ty otwierasz? Wyglądasz super, wiesz? Ja bym przeszedł po prostu w tym momencie już do cieni. Świetne kolorki, takie mega, mega błyszczące. Nie, nie ten. Którego Ada najmniej używała? Który jej się najmniej podoba? Zieleni nie używałaś, co? Widzę. Niebieskiego troszkę. No i to pójdziemy w tej zieleni w takim razie. Eyeliner, mój ulubiony, ponieważ przypomina po prostu pisak. Proszę zamknąć oczy. Nie spodziewacie się tego. Dobrze, teraz weźmiemy bronzer. Bronzer. Gdzie jest bronzer? To jest bronzer? Nie. Jest przykryty. Oj. Pomadka. Dobrze, teraz przejdziemy do... myślę, za mało na oczach troszkę. Dobrze, co tu mamy? Co to jest? Tego nie używaj. Czemu? Za drogie jak na ten makijaż. Że coś brzydko? To jest buziaczko. Wyczułem cię. Dobrze, a co to jest to?
bronzer, ale taki jak w korektorze, możesz spróbować. Wiesz co, zdecydowanie psuje chyba efekt. Psuje? Tak. Naprawdę? Jezu! Czegoś uważasz, czegoś brakuje? Nie. Wyglądasz ładnie, ja bym jeszcze tylko wiesz co, drobne poprawki wprowadził tylko. Mamy to! Weź się uśmiechnij. Nie. Dziękuję ci za wspaniały makijaż. Moja reakcja na to, co się tutaj dzieje na mojej twarzy. Mam lusterko, moje ulubione paletki. I uwaga, patrzę teraz, jak wyglądam. Wyglądasz dobrze. Serio dobrze wygląda. No, mnie to kręci. Lustka, buziaczka. Policzka. Nie! Policzka, dobrze. Nie. Pamiętajcie o subskrypcji. Ja wam jeszcze przypomnę, że jeśli dobijemy do... 10 tysięcy łapek. 10 tysięcy łapek. Nagramy kolejny film. Pamiętajcie o hashtagu AS w MSP, który będzie w niedzielę. I jeszcze raz o subie. Gdzie zrobisz łapkę w górę? Może być strzałka?